Powiedzmy, że chcesz opisać, co czujesz, gdy oczekujesz przyszłości lepszej niż teraźniejszość. Być może doświadczasz wtedy ożywienia i ekscytacji, a może niepewności. Większość z nas zna to uczucie. Nazywamy je nadzieją. Nadzieja to stan oczekiwania, kluczowy dla zdrowia człowieka. Jest to też bardzo ważne pojęcie w Biblii. Istnieje wiele słów w starożytnych językach Biblii, które oznaczają nadzieję i wszystkie są fascynujące. W Starym Testamencie głównie dwa hebrajskie słowa tłumaczy się jako nadzieja. Pierwsze to yahal, które oznacza po prostu czekać na. Jak w historii o Noem i Arce, gdy wody potopu opadały, Noe musiał tygodniami yahal. Drugie hebrajskie słowo to kawa, które także oznacza czekać. Jest spokrewnione z hebrajskim słowem kaw, czyli sznur. Gdy mocno ciągniesz kaw, tworzysz napięcie, które kończy się, gdy luzujesz sznur. To właśnie jest kawa, uczucie napięcia, oczekiwania na to, co dopiero się wydarzy. Prorok Izajasz opisuje Boga jako rolnika, który sadzi winorośl i oczekuje kawa dobrych winogron. A prorok Micheasz mówi o rolnikach, którzy zarówno kawa, jak i yahal na poranną rosę, która daje wilgoć ziemi. Więc w biblijnym języku hebrajskim nadzieja oznacza czekanie lub oczekiwanie. Tylko na co? W czasach proroków Izraela, gdy naród pogrążał się w samodestrukcji, Izajasz powiedział: teraz Pan zakrywa swoje oblicze przed Izraelem, więc będę kawa na niego. Jedyną nadzieją Izajasza w tym trudnym czasie był sam Bóg. Takie pojmowanie nadziei widać też w całej Księdze Psalmów, gdzie te słowa pojawiają się ponad 40 razy i prawie za każdym razem dotyczą czekania właśnie na Boga. Na przykład w psalmie 130 poeta woła z głębi rozpaczy: ja kawa na Pana, Izraelu, yahal Pana, gdyż u Pana jest łaska, On sam odkupi Izraela od jego przewinień. Biblijna nadzieja opiera się na osobie i przez to różni się od optymizmu. Optymizm oznacza świadome skupienie się na tym, że dana sytuacja może się dobrze skończyć, ale biblijna nadzieja nie skupia się na okolicznościach. Tak naprawdę w Biblii ludzie często przyznają, że nic nie wskazuje na to, że będzie lepiej, ale i tak wybierają nadzieję. Na przykład prorok Ozeasz żył w trudnych czasach, gdy Izrael był uciskany przez obce imperia. Jednak zdecydował się mieć nadzieję. Powiedział, że Bóg może przemienić Dolinę Niepokoju w Bramę Nadziei. Tak jak wtedy, gdy Izrael wyszedł z Egiptu. Bóg zaskoczył swój lud odkupieniem w czasach Eksodusu i może to zrobić jeszcze raz. To Boża wierność w przeszłości uzasadnia nadzieję na przyszłość. Patrzymy w przyszłość, spoglądając wstecz, pokładając nadzieję tylko i wyłącznie w charakterze Boga. Tak jak poeta w psalmie 39, który mówi: a teraz Panie, na co mam kawa? Ty jesteś moją yahal. W Nowym Testamencie pierwsi uczniowie Jezusa również trzymali się nadziei. Wierzyli, że życie, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa były zaskakującą Bożą odpowiedzią na niewolę zła i śmierci, w której się znaleźliśmy. Pusty grób otworzył nową bramę nadziei. Aby opisać to oczekiwanie, uczniowie używali greckiego słowa elpis. Apostoł Piotr powiedział, że zmartwychwstanie Jezusa dało żywą nadzieję na to, że każdy może narodzić się na nowo i stać się innym człowiekiem. Apostoł Paweł nie raz mówił, że dobra nowina o Jezusie zwiastuje elpis chwały. W obu przypadkach elpis opiera się na osobie, zmartwychwstałym Jezusie, który pokonał śmierć. Ale to nadzieja nie tylko dla ludzkości. Apostołowie wierzyli, że to, co stało się z Jezusem przez zmartwychwstanie, stanowi przedsmak tego, co Bóg zaplanował dla całego wszechświata. Jak powiedział Paweł, to nadzieja na to, że całe stworzenie zostanie wyzwolone z niewoli zepsucia i wprowadzone w chwalebną wolność dzieci Bożych. Chrześcijańska nadzieja jest śmiała. Oznacza oczekiwanie, że ludzkość i cały wszechświat zostaną wyzwolone od zła i śmierci. Niektórzy powiedzą, że to szaleństwo. Może i tak, ale biblijna nadzieja to nie optymizm oparty na prawdopodobieństwie. To oczekiwanie, że Bóg da nam przyszłość, która jest tak zaskakująca jak to, że ukrzyżowany człowiek powstał z martwych. Chrześcijańska nadzieja patrzy wstecz na zmartwychwstałego Jezusa, żeby ujrzeć przyszłość. Więc czekamy. O to właśnie chodzi w biblijnych słowach oznaczających nadzieję.